Pieniądze szczęścia nie dają. Prawda czy fałsz? Pierwsze pieniądze zaczęłam zarabiać i odkładać już w szkole podstawowej. W liceum udzielałam korepetycji i łapałam się naprawdę wielu dorywczych prac, no, żeby zyskać trochę samodzielności. Bo dla mnie pieniądze zawsze były symbolem wolności, możliwości wyboru. Pracuję i pracowałam dużo. Dużo też odkładam, staram się mądrze pieniądze wydawać. Ale tak jakoś jest, że wciąż o tych pieniądzach rozmawiać nie potrafimy. A myślę, że warto się tego nauczyć. Dlatego do dzisiejszej rozmowy na kanale Dalej zaprosiłam Jasię Przetakiewicz-Rojenc, która przekonuje, że pieniądze szczęście dają. Oczywiście te pieniądze, z którymi wiemy, co zrobić. Zapraszam. Zawsze była przedsiębiorcza. Studiowała prawo, ale już na studiach założyła sieć klinik dentystycznych. W międzyczasie została żoną i mamą trzech synów. W 2010 roku stworzyła dom mody La Mania. W wieku 50 lat wystąpiła na okładce Playboya, a rok później zainicjowała powstanie ruchu Era Nowych Kobiet. Od 2 lat jest szczęśliwą żoną Rinkę Rojenca, producenta telewizyjnego. Joanna Przetakiewicz-Rojenc. Piękna i bogata. Jak sama mówi, kocha luksus ze wzajemnością. Teraz apeluję do Polek, żeby nie bały się rozmawiać o pieniądzach. Zarówno z szefem w pracy, jak i z własnym partnerem. Ile zarabiasz? O, nie wiem. Jest wiele faktorów tego, co w tej chwili zmienia nasze zarobki. I powiem ci szczerze, że jak wybuchła wojna Ukraina-Rosja, konkretnie jak zaatakowała Rosja Ukrainę, to ja powiedziałam sobie, no dobra, to w diabły poszła ta nasza książka, cała ta nasza akcja, ta cała ta nasza robota. W ogóle teraz nie ma nic ważniejszego, nikogo nie obchodzi żaden inny temat. Nawet pieniędzy. I powiem ci, że po 3 miesiącach zdałam sobie sprawę nagle, że ten temat jest dużo ważniejszy niż był 3 miesiące temu. Bo zobacz, co się dzieje, jaki nastąpił kryzys, jak strasznie jest niestabilna sytuacja właśnie dotycząca zarobków, pieniędzy, cen. A właściwie w największym stopniu cen, bo zarobki zostały na tym samym poziomie, a ceny rosną. Zapytałam cię, ile zarabiasz, i to jest takie pytanie, które kiedy pada... Każdego szokuje. Właśnie. I celowo zapytałam cię o to, ponieważ mam takie wrażenie, że w dzisiejszych czasach już nawet łatwiej nam się rozmawia o seksie niż o pieniądzach. My doznaliśmy wielkiego olśnienia przez ostatnie kilka lat. A mianowicie mówimy o tym, jak ważne jest oddychanie, jak ważna jest medytacja, jak ważna jest dieta, jak nie wolno jeść cukru, nie wolno jeść mąki, a trzeba jeść proteiny i tłuszcze i tak dalej, i tak dalej. I wszystkie słowa zaciągnięte z języka angielskiego, mindfulness, well-being, slow life, slow cooking i tak dalej, nabrały dla nas ogromnego znaczenia. Natomiast nie mówimy cały czas o tym, co jest powodem największych ludzkich dramatów, wojen, morderstw, samobójstw, obsesji, zazdrości, depresji. Nie mówimy o pieniądzach. Dlaczego? Dlatego, że ten temat nas nieprawdopodobnie krępuje z tego powodu, że wbito nam do głowy, że nie wypada o nim rozmawiać. I wiesz, co mnie najbardziej wkurza, ale to już tak maksymalnie? Mianowicie przeczytałam ostatnio, że kobiety o pieniądzach nie mają pojęcia o ich zarabianiu, ponieważ większość fortun, które mają na przykład najbogatsze Polki, jest odziedziczona po ojcach lub po mężach. To jest taki czarny PR patriarchatu, ponieważ ktoś zapomniał dodać, że fakt jest taki, że kobiety uzyskały prawo do zarabiania pieniędzy niedawno. Czy ty sobie wyobrażasz, że we Francji, w kraju cywilizowanym, europejskim, zachodniej Europy, bardzo bogatym, czy ty wiesz, że Francuzki nabyły prawo podpisywania umowy o pracę oraz założenia własnego konta w banku w 65 roku? Czyli to są rówieśniczki Brigitte Bardot. Ja nie mówię tu o czasach, wiesz, Game of Thrones, średniowiecza i tego typu, wiesz, jakichś odległych wiekach. Mówię o tym, że to było niedawno. W Polsce to się stało w 21 roku, czyli 101 lat temu, ale umówmy się, znając historię Polski, my nie miałyśmy szans, żeby z tego skorzystać.
W związku z tym bardzo niesprawiedliwe jest takie podsumowanie. Jakie cechy kobiece, twoim zdaniem, są w dzisiejszych czasach najważniejsze i są tymi właśnie game changerami? To jest intuicja i troska. Wiesz dlaczego? Czytałam też badania, między innymi Singularity, na temat, dlaczego podczas pandemii 97% liderów, bez względu na to, czy to byli liderzy polityczni, czy liderzy wielkich firm, czy liderzy sportowi, poległo. A mianowicie dlatego, że zapomnieli o jednej bardzo ważnej cesze charakteru lidera, o trosce o innych ludzi. Zapomnieli w tym wszystkim, że trzeba dbać o pracowników, trzeba się o nich zatroszczyć, mało tego, dać im powód do zatroszczenia się o innych. I na przykład te firmy, które organizowały zbiórkę na obiady dla starszych ludzi, rozwoziły je, bez względu na to, jaka to była pomoc dla innych, również na zewnątrz firmy, te firmy przetrwały dzisiaj o wiele silniejsze. Dlatego, że kiedy dajesz ludziom powód do troski o innych, ludzie nie skupiają się wtedy na swoich problemach i swoich zmartwieniach, tylko dostają nowy cel, dostają nowy sens życia. I dlatego my kobiety, będąc najczęściej matkami, a nawet jeżeli nie jesteśmy matkami, to i tak mamy to w sobie. Więc intuicja, ten instynkt, to ten siódmy zmysł. My chcemy dojścia do rozwiązania problemu, a nie ścigania się o niego, kto tu jest, kto ma rację. Tylko, że o to w tym wszystkim chodzi, że my nie chcemy z mężczyznami walczyć. My chcemy po prostu iść razem i być traktowane równo. Kobiety nie potrafią mówić o pieniądzach, nie potrafią negocjować, nie potrafią konstruktywnie nawet poprosić o podwyżkę. Wielokrotnie tego doświadczyłam jako szefowa, że mężczyźni naprawdę nie mają z tym problemu. Co więcej, mężczyźni mają jeszcze taką cechę, że jakąkolwiek dostaną propozycję awansu, mówią tak, wchodzę w to, nieważne czy mają kompetencje. Czy umiem, czy nie. Kobiety nawet jeśli mają kompetencje, to mówią, no nie wiem, czy ja sobie dam radę. Mhm. Więc rzeczywiście wynika to w dużej mierze z mentalności Polek. Ja jestem też ciekawa, z jakiego ty, Asia, pochodzisz domu, bo bardzo wiele takich cech i podejścia do siebie samej, do samooceny własnej, ale też do pieniędzy wynosi się jednak z domu. Powiem ci, że ja miałam sytuację taką wyjątkową, bo ja jestem z typowo inteligenckiego domu, ojciec prawnik, mama farmaceutka. Nie był to ani żaden bogaty dom. Normalny w tamtych czasach. Na pewno, wiesz, powyżej przeciętnej, jeżeli chodzi o pewne możliwości, no bo taka była Polska, gdzie nic nie było i generalnie nie mieliśmy za wiele możliwości, ale ja nie dostałam z domu, wiesz, ani oszczędności, ani mieszkania, ani samochodu. Też nikt mnie nie uczył, ponieważ jestem jedynaczką, więc ja byłam generalnie rozpieszczoną jedynaczką, żeby było jasne. Nikt ode mnie niczego nie wymagał. Nikt nie nałożył na mnie żadnych obowiązków. Nawet śmieci nie musiałam wynosić, żeby było jasne. Mało tego, w szkole odwalałam manianę praktycznie bez przerwy, ponieważ uczyć mi się w ogóle nie chciało i miałam fajniejsze rzeczy do roboty niż nudna szkoła. I słuchaj, wszystko zmieniło się mniej więcej w wieku lat 18, jak ja dorosłam. Jak dojrzałam. I nagle, wiesz co, wlały się we mnie już takie dojrzałe kobiece hormony, kiedy ja sobie postanowiłam dwie rzeczy. Jedną na podstawie historii mojej ciotki, którą obserwowałam przez wiele lat. I to zmieniło mnie na zawsze. Dlatego, że wiesz, moja ciotka była taką bizneswoman, jak na tamte czasy kolorowym ptakiem, w ogóle kobietą, których nie było. Wiesz, miała swoją świetnie prosperującą firmę, była pięknie ubrana, była światowa, mówiła trzema językami i tak dalej. I słuchaj, nagle nie mogła zajść w ciążę. Lekarz jej powiedział, proszę pani musi skończyć z tymi stresami, zamknąć tą firmę i zająć się ciążą. Tak zrobiła, zamknęła firmę, zaszła w ciążę, urodziła cudowną dziewczynkę, wszystko było wspaniale. W związku z tym, ponieważ wcześniej zdążyła kupić dom, samochód, wszystko, wiesz, dać rodzinie wszystko, a jej mąż lekarz, no był generalnie no, tym, który zarabiał nieporównywalnie mniej. W związku z tym poczuł się odpowiedzialny, zaczął wyjeżdżać do Szwecji jako lekarz, żeby zarobić więcej. No i tak wyjeżdżał, aż w końcu nie wrócił, stwierdził, że zaczyna życie tam z inną kobietą.
I ja zobaczyłam moją ciotkę, która z dnia na dzień straciła grunt pod nogami, straciła bezpieczeństwo, straciła stabilizację, straciła wszystko. I powiem ci, to nie jest opowieść o wrednym mężu, który, wiesz, przestał ją wspierać, przestał płacić pieniądze. Nie. On płacił te pieniądze cały czas. I co z tego, skoro ona była od niego zależna? Mało tego, powiem ci, że ta historia się na tyle teoretycznie dobrze skończyła, że wyobraź sobie, że on się rozwiódł z tamtą kobietą, wrócił do mojej ciotki, ożenił się z nią ponownie i zabrał ją i swoją córkę do Szwecji, gdzie do dzisiaj są. I co z tego? Moja ciotka, ukochana, ta piękna kobieta, nigdy już nie odzyskała pewności siebie. Nigdy nie odzyskała siebie. I ja, obserwując to przez lata, tym bardziej taką podziwianą przeze mnie, ukochaną osobę, wyrodzoną siostrę mojej mamy, to mnie nauczyło raz na zawsze. I to sobie postanowiłam w wieku 18 lat. Po pierwsze, nigdy, przenigdy nie będę od nikogo zależna. Będę miała kontrolę nad swoim życiem, zawsze. A po drugie, będę miała trójkę dzieci, no bo jestem jedynaczką i tego mi brakowało, dużej rodziny. Więc wtedy zmieniłam się o 180 stopni. Mamy bardzo podobną historię, muszę ci powiedzieć. Miałam 18 lat, kiedy zdałam sobie sprawę, że niczego bardziej nie chcę w życiu niż wolności i niezależności. Mm-hmm. Na wszystkich polach. A ta niezależność finansowa daje wielką wolność, możliwość ogromna decydowania o sobie. I to, co mnie absolutnie szokuje, co wyczytałam w książce, którą właśnie wydałaś, też jako Era Nowych Kobiet, twój wspaniały ruch, Pieniądze Szczęście Dają. We wstępie do tej książki przeczytałam, że ponad 54% Polek bezrobotnych, z czego większość miała wykształcenie średnie i wyższe. 4 miliony Polek nie szuka pracy, dokładnie, które miały to wykształcenie. Dokładnie to miałam powiedzieć. Mhm. I to jest, Asia, dla mnie niesamowite, bo ja zastanawiam się, czy nas w dzisiejszych czasach stać na to, nie mówię finansowo, czy nas stać w ogóle na taką odwagę, tak, a raczej szaleństwo, żeby jednak nie budować fundamentów sobie samym, niezależnie od tego, czy jesteśmy w związkach, czy nie. Ja bardzo głęboko wierzę, że kobiety z tego powodu, że nie mają tej niezależności, podejmują w życiu potem całkiem inne decyzje. Absolutnie tak. Ja ci powiem, oczywiście, według mnie, z czego to też wynika, no bo analizowałam na setkach spotkań w całej Polsce, wiesz, Ery Nowych Kobiet. Wiesz, co mnie najbardziej zaszokowało? Że za każdym razem, kiedy przyjeżdżałam, bez względu na to, czy do wielkiego miasta, czy do bardzo małego, zadawałam pytanie, dziewczyny, co dzisiaj wam najbardziej uwiera? Co jest waszym problemem? No bo oczywiście, że ja żyję w innej rzeczywistości, ja chciałam je poznać, ja chciałam usłyszeć przede wszystkim, co im doskwiera, co chciałyby zmienić w swoim życiu. I wyobraź sobie, że zawsze, bez względu na to, jakie to jest środowisko, wiek dziewczyn i miejsce, w którym mieszkają, zawsze odpowiedź jest identyczna. Mianowicie, najbardziej im doskwiera brak niezależności finansowej, numer jeden, a drugi to jest brak wsparcia. Uświadomiło mi to problem o rozmiarze, którego nie miałam pojęcia zielonego. Jak bardzo jest źle i jak dziewczyny przez fatalne nasze wychowanie, filozofię, którą wpajano nam przez lata do głowy, że no generalnie to najważniejsze jest wyjść dobrze za mąż, a reszta to już się sama ułoży. No co jest oczywiście największym idiotyzmem, jaki sobie można wyobrazić. I niestety dziewczyny zostały zepsute bardzo i okłamane i oszukane tymi kretyńskimi opowieściami o bajce, że spotkała księcia, jeżeli długo i szczęśliwie, a gdzie kredyty, remonty i ta cała reszta, prawda? Oczywiście to jest też strach, to jest kolejna przyczyna, oprócz tych idiotycznych stereotypów zakurzonych, które nie aplikują się do współczesnego świata, to jest też strach przed ciężką pracą. Bo powiem ci, że jak ja postanowiłam sobie, że będę niezależna, to ja po prostu zapierdalałam. Taka jest prawda. Bo wiesz, założyłam firmę, jak byłam bardzo młoda, w międzyczasie rodziłam trzech synów, postanowiłam sobie, że w
przeciwieństwie do matury i całego liceum, gdzie byłam naprawdę, nie uczyłam się w ogóle. Poszłaś na prawo. Poszłam na prawo i postanowiłam, że będę jedną z najlepszych studentek. I tak też było i tak samo było na aplikacji radcowskiej. I miałam trójkę dzieci i firmę, gdzie, wiesz, naszymi podstawowymi narzędziami biznesowymi to był zeszyt i kalkulator. I miałyśmy zero wiedzy na ten temat, co robimy to praktycznie. To była klinika stomatologiczna. Tak, i oczywiście moja wspólniczka... Zresztą do dzisiaj działa. Do dzisiaj one działają. Natomiast moja wspólniczka była stomatologiem, była 15 lat ode mnie starsza, doświadczona, ale prawdą jest, że o biznesie nie miałyśmy zielonego pojęcia. Poszłyśmy, wzięłyśmy kredyt na wszystko, na 100% tego biznesu i w 100% spłaciłyśmy go same. Usłyszałam genialne zdanie ostatnio, z którym się 100% zgadzam i które jakoś mnie tak jeszcze dodatkowo olśniło, że praca i kolejne obowiązki to jest wolność. Że wzięcie na siebie obowiązków to jest wolność dziewczyny. To jest to, że możecie później same o sobie decydować, macie swoje pieniądze, nikt wam tego nie wylicza i wy decydujecie, co z nimi zrobić i na co je wydać. W książce, o której jeszcze będziemy dzisiaj rozmawiać, przeczytałam też, że blisko 50% kobiet nie byłoby stać na życie bez wsparcia finansowego mężczyzny. Co oznacza, że bardzo często idą na daleko idące kompromisy, że godzą się na przemoc werbalną, fizyczną, ekonomiczną przede wszystkim, że mówią, ale co ja zrobię? Jak ja sobie poradzę? Nie mam wyjścia. No ja właśnie. Nie chcę nie mieć wyjścia i nie chcę, żeby kobiety, nie tylko w Polsce, ale na świecie, żeby nie były w sytuacji, że powiedzą, nie mam wyjścia, muszę się na to godzić. Nie wiem, czy słyszałaś kiedyś taki dowcip, który już słyszałam 100 razy, a mianowicie, że idzie żona z mężem do teatru, zaczyna mu robić awanturę i mówi, słuchaj, słyszałam, że masz kochankę i jeszcze ta zdzira tutaj jest. Widzę ją. A on mówi tak, albo zostajesz ze mną i akceptujesz tą sytuację, albo odcinam cię od kasy. Ona mówi tak, a wiesz co, nasza najładniejsza. No to jest jakiś potworny, upokarzający wybór, masz wybór, czyli między nowotworem a zawałem, no mniej więcej coś takiego. To jest potwornie upokarzająca sytuacja, której kobiety nigdy na początku drogi nie biorą pod uwagę, a niestety często tak się dzieje. Przykre jest oczywiście mówienie kobietom, słuchajcie, życie jest coraz dłuższe, macie coraz więcej etapów tego życia. Dzisiaj kobieta z wiekiem nie staje się przezroczysta, tylko bardziej wyrazista, ale pod jednym warunkiem. No, że masz szansę, że cię na to stać. Bo co z tego, że możesz pójść na studia w wieku 50 lat albo 60? Co z tego, że możesz robić kursy, zmieniać pracę, zmieniać zawód? Ale musisz za to móc zapłacić, a nie prosić kogoś o to. I tu genialnie profesor Bodnar też bardzo, wiesz, głośno o tym mówi, że alimenty to nie prezenty. To jest należność, że to jest obowiązek, a nie tak, jak jest bardzo często w polskich domach, że jest to, tak jak powiedziałaś, przemoc finansowa. Ale że wiesz, to jest dawane kobiet, jak nagroda. Asia, znam tyle kobiet, które mówią, a nic od niego nie chcę. Mówię, zaraz, to nie są twoje pieniądze, tylko twojego dziecka przede wszystkim. I nie ma, że nic od niego nie chcę, bo tak naprawdę jest wielu mężczyzn, którzy czekają tylko na to. Ale oczywiście oni się bardzo chętnie zgodzą z czymś takim. I nawet mało tego, powiem ci, że ich szacunek do tych kobiet jest o wiele niższy. Bo wbrew pozorom ktoś, kto nie wymaga, jest nieszanowany. Taka jest prawda. Ktoś, kto twierdzi, że nie potrzebuje, no to w tym momencie nie dostaje też ani uwagi, ani szacunku, ani wiesz co, ani czegoś takiego, co niestety jest bardzo wymagane w relacjach międzyludzkich, a mianowicie nie dostaje uważności jako ważna osoba. Więc naprawdę nie opłaca się mówić takich głupot, że ja nic od niego nie chcę, ja chcę tylko odejść w spokoju, bo później, tak jak powiedziałaś, przez wiele lat można żałować takiej decyzji, a poza tym z jakiej w ogóle racji? Dlaczego? Słuchaj, a co tobie się tak spieszyło, Asia, do tego ślubu? Jak byłam młoda? No. No do tych dzieci mi się spieszyło.
Ale 20 lat miałeś. 20 lat miałam i wiesz, ja poznałam swojego męża, jak on miał 33, ja miałam 18, on miał 31. Więc jak ja przyszłam z nim na studniówkę, słuchaj, to wszyscy myśleli, że to jest jakiś nauczyciel, wow, który przyszedł, a nie mój chłopak. Wiesz, jemu się też spieszyło, no bo on już miał, kiedy my się pobieraliśmy, on miał 33 lata, więc był już dojrzałym, dorosłym facetem. Jeszcze na tamte czasy to on był już prawie stary kawaler. W związku z tym on mnie też do tego namawiał, a ja z kolei tego chciałam, bo ja jestem w ogóle, no trochę mnie znasz, szalona i ja chcę wszystko szybciej, naraz, więcej. Serio? I tak dalej. Pies jeden też mi nie wystarcza. Ile masz teraz? 6. Mhm. Więc to jest takie moje DNA. Więc ja chciałam, jak już sobie postanowiłam w wieku 18 lat, że będę mieć tą dużą rodzinę, no to chciałam też ją mieć szybko i chciałam mieć wszystko naraz, więc to była taka świadoma decyzja, której ja też nigdy nie żałowałam. Mhm. Ale oczywiście wiele osób może powiedzieć, no tak, mąż ją ustawił. No właśnie, a tak nie było. Mamy pełną świadomość mojego kolejnego związku, który rozpoczęłam 1,5 roku po rozstaniu z mężem, ze świętej pamięci Janem Kulczykiem. Z miliarderem. W związku z tym bardzo łatwo jest o mnie powiedzieć, nie no, tato jest oderwana od rzeczywistości. Co ona tam w ogóle bredzi o jakimś zarabianiu? Co ona tam w ogóle o tym wie? Wszystko dostała. Wszystko dostała. A tymczasem ja z tego miejsca też chcę bardzo głośno powiedzieć, że kiedy poznałam Jana, ja byłam 35-letnią, samodzielnie wychowującą swoich 3 synów matką, kobietą niezależną, wolną i totalnie wolnym wyborem. Sama zresztą powiedziałaś, że kiedy rozstałam się ze swoim pierwszym mężem, nie wzięłam z domu nic. Odeszłam tak, jak stałam, wzięłam tylko 3 dzieci. Dokładnie tak było. No właśnie ja dokładnie byłam tą frajerką, o której przed chwilą mówiłyśmy. Dlatego też ja oczywiście dostałam od swojego męża jakieś tam zasądzone przez sąd alimenty, ale powiem ci, że jak poszłam do adwokata i też mu powiedziałam to samo, że ja nie chcę tu o nic walczyć, ja chcę tylko się rozstać w spokoju. Dokładnie to, o czym mówiłyśmy przed chwilą. Czyli mówisz z własnego doświadczenia. Ja to mówię z własnego doświadczenia. Okay. I mój adwokat powiedział, czy pani jest taka głupia, czy pani tylko taką udaje? W związku z tym ja to mówię z własnego doświadczenia. Związałaś się z Janem Kulczykiem, jak już powiedziałaś, po rozstaniu ze swoim mężem. No i znów jakby jest pole do tego, żeby mówić, no ustawiłaś się świetnie. Żeby było jasne, ja nigdy nie zaprzeczam temu, że dzięki Janowi ja wjechałam na złotym koniu do wielkiego świata biznesu, do wielkiego świata w ogóle, wręcz do świata koronowanych głów. W zasadzie tam było wszystko. I wiesz, i my mieliśmy spotkania i o 15 z byłym prezydentem Niemiec, o 19 herbatę z królową i tak dalej. To wszystko było. Ale prawdą też jest, że nawzajem daliśmy sobie bardzo dużo, bo ostatnio też usłyszałam takie genialną teorię, która naprawdę bardzo dużo mówi. A mianowicie, że równe zaangażowanie w związku to nie są pieniądze. To jest, że równość w związku to nie są pieniądze, tylko równe zaangażowanie. I u nas tak było. Ja nigdy nie miałam co do tego wątpliwości. Ja nigdy nie miałam kompleksu, że wiesz, ja jestem tutaj taką, że ja jestem może jakimś kopciuszkiem. Nie, który no, kopciuszkiem to ty nie byłaś, bo już miałaś dokładnie swoje firmy, miałaś swój dom, miałaś swoje pieniądze, więc kopciuszkiem na pewno nie byłaś. Natomiast, ale to wiesz, zawsze patrząc na tę sytuację i na wysokość pozycji społecznej, na jakiej był Jan Kulczyk, to oczywiście można by było odnieść takie wrażenie. Tak jak mówię, dla milionów osób, które mnie nie zna. Bo nagle, wiesz, świat zupełnie inaczej wygląda i kiedy patrzysz na niego z okien Golfstreama i tak dalej, no to ja już takie pytania już też słyszałam 100 razy, wiesz, do siebie. Tak. I ja w ogóle nie opowiadam tych bzdur, że nie, że ja miałam, że ja w ogóle to nie wpłynęło na moje życie. Oczywiście, że bardzo to wpłynęło na moje życie i bardzo moje życie zmieniło. Na przykład moje dzieci dzisiaj są wyedukowane, wiesz, po Nowym Jorku, Rzymie i Londynie. Bez tego to nie byłoby możliwe. Koniec, kropka. Taka jest prawda. Ale
Mówiąc o daniu sobie wolności wyboru i niezależności i bezpieczeństwie, ja dałam to sobie sama. Sama kiedyś powiedziałaś, zaliczyłam wiele momentów, kiedy wydawało mi się, że sobie nie poradzę. Dokładnie tak. Kiedy to było, Asia? Bo patrząc na twoje życie, to wiesz, nieustające pasmo sukcesów po prostu. Wszystko ci się układa. Ja wiem, że w mediach to się z reguły mówi o tym, co wychodzi, a nie o tym, co nie wychodzi. No więc może właśnie to jest okazja, żeby powiedzieć, kiedy były te momenty, że Asia Przetakiewicz, ta pewna siebie kobieta sukcesu, miała takie poczucie, że sobie nie poradzi. Więc takich momentów było wiele. I zaczynając od pierwszego, no oczywiście najtrudniejszy to było rozstanie z mężem. I pierwszy moment był taki, że ja zrealizowałam cały swój życiowy plan, który w wieku 18 lat sobie tak mniej więcej wymyśliłam, a mianowicie stałam się tą niezależną kobietą, urodziłam trójkę dzieci, skończyłam aplikację z wyróżnieniem, byłam radcą prawnym i nagle ja sobie pierwszy raz w życiu zadałam pytanie, czy jestem szczęśliwa. I powiedziałam sobie, że nie. Dlatego, że mimo wszystko poczułam ogromną pustkę, bo jak skończyłam tak zapieprzać i tak, wiesz, zasuwać po prostu jak szalona, no bo nagle zrobiła mi się taka ogromna luka po tej nauce, po tych stertach, wiesz, aktów prawnych, których musiałam się wyryć na pamięć. Nagle ja jakoś dostałam po tych wielu latach, no bo studia 5 lat plus aplikacja 4, no to zobacz, to jest 9 lat w życiu młodej kobiety, to jest strasznie dużo. Dzieci już były trochę większe, więc wyobraź sobie, jaka to była ogromna różnica w sensie takiej jakości życia. I nagle ja sobie zdałam sprawę, że totalnie jest coś nie tak. Wpadłam w taki moment, że stwierdziłam, że ja muszę podsumować swoje życie i wymyśleć, co dalej. Pojechałam wtedy samochodem do Gdańska i z powrotem i rano już wiedziałam. Kiedy wróciłam do domu. Rano wiedziałam, że jestem nieszczęśliwa w związku, totalnie w nim samotna. Chcemy zupełnie kompletnie różnych rzeczy, lubimy zupełnie różne rzeczy i nie jesteśmy szczęśliwą rodziną, nie jesteśmy szczęśliwym związkiem, w którym moje dzieci będą czuły się dobrze i będą szczęśliwe. Postanowiłam, że ja muszę sobie dać szansę i swoim dzieciom na zupełnie inne życie. I wydawało mi się, że jak ja już to zrobię, jak ja już przebrnę przez ten koszmarny moment wyprowadzki, tego wiesz, samochodu, który podjeżdża pod dom i wiesz, zabiera te, nie wiem, ciuchy, drobiazgi, tego typu rzeczy, to jest bardzo symboliczne. Ja to jeszcze tak, słuchaj, zrobiłam, żeby wtedy dzieci nie było w domu i tak dalej, no, żeby one jednak tego nie widziały, żeby ten obraz nie został im w pamięci. I tak mi się wydawało, że wow, ja się wprowadzę do tego mieszkania, że zmienię jednak tak z domu, z ogrodem, pod Warszawą, czyli takiego podmiejskiego, rodzinnego życia, przeprowadzę się z powrotem do centrum, do Śródmieścia, tam gdzie mieszkają moi rodzice, będzie mi łatwiej. Wyobraź sobie, moje dzieci trafiły do szkół, do których ja chodziłam wcześniej, więc w ogóle to wszystko było... Ale wiesz, przeniosłam ich ze szkół prywatnych do szkół państwowych, no bo wiedziałam, że przez jakiś czas nie będzie mnie na to stać, że to nawet takich szkół nie było w pobliżu. I ja nagle jak odpalę w ogóle w kosmos, jak ja się poczuję wolna i w ogóle nie wiadomo co. I powiem ci, że wcale tak nie było. Ponieważ nie od razu. Dlatego, że jednak przytłoczyła mnie rzeczywistość. Przytłoczyło mnie w tym momencie, żeby było jasne, wiesz, ogrom obowiązków. W tym momencie zadzwoniła do mnie moja przyjaciółka, pytając mnie, co u ciebie, Asiu, jak się czujesz? Jak w ogóle reagujesz na ten etap w życiu? Co ty myślisz? I ja jej wtedy powiedziałam tak. Ja nie wspomniałam jej o żadnym strachu. Ja jej powiedziałam, wiesz co, Kasia? Ja czuję, i tak to sobie wyobrażam, że siedzę teraz w takiej poczekalni życiowej i ja wiem, że za chwilę nastąpi nowy etap i ja czekam na niego z ciekawością. Ja jestem ciekawa, co się wydarzy. To, o czym mówią psychologowie, że to jest bardzo dobrze zamienić strach na ekscytację. Ponieważ każdy kryzys jest strachem, to jest normalne, ale jest też ekscytacją, co z tego wyniknie. Z jednej strony było to wspaniałe, po prostu wow, cały świat otwiera się przed tobą, ale z drugiej strony... No musisz jednak do tego świata doskoczyć, musisz się do tego dostosować, musisz się tysięcy rzeczy nauczyć i to tak. A potem nastąpił taki kryzys, że ja się rozstałam z Janem, tydzień później on bardzo zachorował,
a 2 lata później zmarł. W związku z tym, wiesz, jak tak to wszystko weźmiesz pod uwagę, to ja ileś razy musiałam sobie życie układać od nowa. Więc tych kryzysów było naprawdę bardzo dużo. Wiesz co, ja wiem też, że moje życie wygląda jak nieustające pasmo sukcesów, a ja mam za sobą tyle momentów, że myślałam, że już słońce nigdy nie wzejdzie. Że ja już nigdy się nie odbiję od dna, że nie wstanę z kolan. I to mi też daje takie wyobrażenie, że wiesz, możemy mieć bardzo różne doświadczenia, ale to doświadczenie niemocy i to doświadczenie bezsilności, czasem właśnie takiej bezradności, to jest uczucie, które jest wspólne dla nas wszystkich kobiet. Każda z nas ma takie doświadczenie w swoim życiu. W momencie takiego kryzysu pojechałam ze swoją przyjaciółką do takiego tam spa, coś tam. Każdy miał spotkanie z lekarzem na początku, jaką tam drastyczną dietę sobie przypisać i tak dalej. Przyszłam do tej lekarki i ona mówi tak, z jakim celem tu przyjechałaś? Przyjechałam, bo przyjaciółka mnie namówiła. A ona mówi, a co się wydarzyło ostatnio w twoim życiu? A ja mówię, przez ostatnie wszystkie lato to wydarzyło się to, to, to i to. I tak mniej więcej jej powiedziałam w kilku zdaniach, tak jak tobie teraz. A ona tak usiadła głębiej w fotelu i tak, Matko Boska, to przecież to już na kilka żyć by starczyło. Mówi, słuchaj, to tobie nie jest tu potrzebna jakaś kolejna trauma twojego organizmu, czy też traumatyzowanie go w postaci jakichś idiotycznych diet, bo tobie jest w ogóle to niepotrzebne. Tobie jest potrzebny tylko spokój i odpoczynek. I wtedy ja sobie pomyślałam, no faktycznie, może ja po prostu powinnam odpocząć. Bo tak, ty z odpoczywaniem to jesteś trochę na bakier, bo jeszcze w międzyczasie, dodajmy, powstała La Mania, dom mody. La Mania Home, czyli wyposażenie wnętrz. Nazywam to twoim 4. dzieckiem już. No i słuchaj, dla mnie pojawiła się tak znowu jako supernowa w 2017 roku okładka Playboya. 50. urodziny, a Asia, tadam, wchodzi cała na biało, a raczej skąpo ubrana. Słuchaj, powiem ci, że to było mocne. Wiem. I o to też mi chodziło. Dla mnie też to, że ty miałeś wtedy 50 lat i ty tak po prostu, bez żadnej krępacji, pokazałaś swoje ciało, swoją seksualność, swoją witalność i nawet powiedziałaś, zrobiłam to, bo chciałam i mogłam. Wierzę, że rozpoczęła się era nowych kobiet i trzeba głośno o tym mówić. No, wiesz, nie robi się takich rzeczy. No jeszcze jak, w tym wieku, wiesz. No właśnie, no więc jak chcesz o czymś głośno powiedzieć, to musisz zrobić głośną rzecz. Ale żeby było jasne, nie będę tu opowiadać bzdur, że wiesz, ja nie mam zamiaru zakrzyczeć tej sesji feministycznymi hasłami, ponieważ ta sesja to była dla mnie przyjemność. I tak jak dokładnie napisałam, ja chciałam i mogłam ją zrobić. Po prostu. W związku z tym, jak zadzwonił Playboy, że mają złote wydanie na swoje 25-lecie i czy chciałabym wziąć w tym udział i będę na okładce i tak dalej. No i że zaczęli przekonywać, że ja jeszcze się nie zdążyłam odezwać, ani zaczęli przekonywać, że no tam będą wspaniałe nazwiska. Będzie Donald Tusk, będą wielkie osobistości, osobowości i tak dalej. Ja powiedziałam, halo, jestem. Koniec. W ogóle... Ja biorę to. Ja się przez sekundę nawet nie potrzebowałam zastanawiać. Kobieta z wiekiem nie staje się przezroczysta, tylko bardziej wyrazista. Pod jednym warunkiem oczywiście, że wierzy w siebie. I ja chciałam też, ja tak bardzo chciałam powiedzieć, słuchajcie, ja kończę 50 lat. W związku z tym, po pierwsze, mówię do młodszych dziewczyn, dziewczyny, wszystko co najlepsze przed wami, bo macie jeszcze prawdopodobnie kolejne 10, 20, 30 lat młodości. A z kolei tym kobietom 50-letnim, które tak po PRL-osku jeszcze uznają się za stare baby niepotrzebnie, chcę powiedzieć, hej, dziewczyny, jesteście jeszcze młode. I wszystko jest znowu przed wami. Macie drugą połowę życia przed wami. No ale wiesz co, trochę też los był dla ciebie łaskawy, jeśli chodzi o warunki. No, dlatego mogłam zrobić tą sesję. Dlatego chciałam i mogłam. No, nie, oczywiście nie oszukujmy się. Aczkolwiek dzisiaj na fali body pozytywizmu wiele rzeczywiście dziewczyn i kobiet dzisiaj
Myślę, że zyskało jednak tą pewność siebie i przekonanie. Nie musisz mieć rozmiaru 34-36. Dokładnie, właśnie. Tylko po prostu możesz wyglądać przepięknie. W ogóle się dzieje taki przełom, tak? Że modelki już nie muszą trzymać tego jednego standardowego. Starsze, tak, są grubsze. I rozmiaru, i nie muszą też dociągać do jakiegoś wzorca urody. Tak, nie muszą być wcale symetryczne, nic z tych rzeczy. Więc są ciekawsze jednak, kiedy widać ich osobowość, a nie tylko urodę. Mhm. No i Asiu, przychodzi kolejny moment, kiedy postanawiasz zacząć swoje życie trochę od nowa i budować je od nowa. Poznajesz Inkę Rojensa. No więc wy się poznaliście w 2011. Był pod wielkim wrażeniem twoim od samego początku. Znam tę historię z jego opowieści, więc pozwolisz, że przytoczę. Różne okoliczności sprawiały, że jakiekolwiek bliższe relacje nie były możliwe. Potem znów się gdzieś tam spotykacie w przelocie i potem zapraszasz go na swoje 50. urodziny i na te 50. urodziny jeszcze zafundowałaś sobie nową miłość. Rzeczywiście, w momencie, kiedy zaprosiłam te 1300 osób, ja założyłam taki wspólny WhatsApp, wiesz, i tak dalej. I słuchaj, on był jedyną osobą, która w taki, a nie inny sposób mi odpisała na to zaproszenie, czyli romantyczny. No i słuchaj, tak się zaczęła między nami wymiana, dialog, powiedzmy. Ale to nie był tylko dialog, ponieważ ja mam taki swój sposób od wielu lat. Mianowicie ja się wymieniam scenami z filmów, bo uważam, że to bardzo wiele o człowieku mówi. I jeżeli wysyłam komuś scenę z filmu, to chcę nią o czymś opowiedzieć albo zainspirować. Mhm. I wiem, że jeżeli ktoś tego nie rozumie, to znaczy, że nie jesteśmy z tej samej bajki. Jaka to była scena? Słuchaj, no to po kolei, to napięcie rosło, nie, rozumiem. Nie wytrzymam. No. Ale ta scena kulminacyjna, nazwijmy to, czyli po iluś dniach, bo tak pisaliśmy do siebie ze 2 tygodnie, to ta scena kulminacyjna, kiedy postanowiliśmy mieć tą jedną randkę, to była scena z filmu Adwokat, z Penelope Cruz między innymi i z Cameron Diaz. Mega polecam ten film, jest po prostu czadowy. Natomiast to była scena łóżkowa, genialna, w której ona po prostu gra tak, jest takim kotem, że się nie mieści w głowie. I no i wiesz, i to jest no, taka typowa, piękna łóżkowa scena, która w ogóle nie jest wulgarna, ale jest no top seksualna. No tak jak wiesz, 9,5 tygodnia ma wiele takich scen, tak ten film też ma tą scenę słynną. Zobaczysz, sobie to sama ocenisz. I słuchaj, stwierdziłam, że ja w ogóle przez sekundę nie brałam pod uwagę jego jako mojego przyszłego partnera. Ponieważ, wiesz, on jest artystą i tak dalej, a ja się jednak w zupełnie innych kręgach poruszam. Więc jak weszłam do niego do domu, uwaga, to też nie wiedziałam, czego mam się spodziewać. I słuchaj, weszłam po prostu do baśni 1001 nocy. Ja weszłam do domu, który był w 100% pod tą jedną noc wyreżyserowany. No jeszcze znasz Rinkę, który jest artystą, kocha scenografię, robi wielkie show. No w związku z tym, no trudno, on zrobił po prostu jedno wielkie show w tym domu. Wyobraź sobie, że kino zamienił na sypialnię i to kino było skąpane w świecach, w zapachach, kadzidełkach. No po prostu mnie zatkało, bo ja już wiele rzeczy w życiu widziałam, fajnych. Ale przyznaję, że najbardziej ujęło mnie, bo to nie o to chodzi, czy kogoś na coś stać, czy nie, ale ile ktoś pracy i energii włoży w to, żebyś ty była szczęśliwa, żeby było pięknie, żeby było wspaniale. No i ja po prostu mnie oszołomiło wtedy to, z jakim on pietyzmem i z jaką atencją do szczegółów przygotował tą niby pierwszą i ostatnią, jedyną noc, rozumiesz? I rzeczywiście, no ja byłam oszołomiona tym rozmachem. A wiesz, ja kocham rozmach i brak umiaru. Kocham to. Ja nie jestem ani praktyczna, ani rozsądna, no więc i nienawidzę tego. Więc zobaczyłam, że mam, wiesz, że mamy tutaj zdecydowanie pojednanie dusz. No i kiedy wyszłam rano, pojechałam do domu. Pojechałam do Maroko tego 15. Więc
I ja powiedziałam mu tak, ja mówię, słuchaj, ja za chwilę tak, wyjeżdżam ze swoimi przyjaciółmi, ja jestem później w Samoric na Sylwestra. Ja generalnie właściwie to już będę bez kontaktu, więc to było cudowne, to było wspaniałe. Napisaliśmy sobie parę pięknych podsumowań tej nocy. Mhm. Ale zarobiona jestem. Ale jestem zarobiona. Ogólnie rzecz biorąc, zarobiona. I tyle, no i tyle. I do zobaczenia, wiesz. Tak jak mówią w Stanach. See you around. I on się odezwał dopiero w połowie stycznia. W związku z tym nawet nie pożyczyliśmy sobie szczęśliwego Nowego Roku na Sylwestra. I odezwał się do mnie z nagraniem wideo siebie, że nie może mnie zapomnieć i wyjąć mnie sobie siebie z głowy. I czy jednak ta druga randka wchodziłaby w grę, krótko mówiąc. No i oczywiście ja powiedziałam, ja wiem, właściwie to czemu nie? No i tak, wiesz, i pamiętam tą sytuację, kiedy ja mówię, słuchaj, ale ja mieszkam w Londynie, jestem w Londynie, w związku z tym możesz przyjechać tylko do mnie tutaj. I on mówi, to ja przyjeżdżam. No i wiesz, jak już przyjechał, tak już został. Cudownie się na was patrzy. I wiesz co, to no właśnie, daje taką też nadzieję, że po 50 to jest dopiero początek różnych wspaniałych rzeczy, które nas mogą w życiu spotkać. Tylko ja się cały czas zastanawiam, Asia, czy my jak tak rozmawiamy, czy nie ma po drugiej stronie, nie, w sensie nie oglądają nas i nie słuchają kobiety, które sobie myślą, ale co ja mam w ogóle wspólnego z tą historią? Przecież ja się urodziłam w małej miejscowości, przecież ja się borykam z podstawowymi problemami, pochodzę z przemocowego domu, ja w ogóle ledwo wiążę koniec z końcem. No w ogóle mówicie o życiu po prostu, które mi się nie śniło i nigdy nie będzie moim udziałem. Bardzo bym chciała, żebyśmy teraz tak na chwilę zeszły na ziemię, bo ty jednak sporo czasu spędziłaś w terenie. Założyłaś w 2018 roku Erę Nowych Kobiet. Wspaniały ruch. Na pierwszym spotkaniu było 30 osób, a teraz ile was jest? Ponad 600 tysięcy. 600 tysięcy kobiet. I ruszyłaś do tych różnych małych miejscowości też i większych miast również, żeby porozmawiać z kobietami. Z kobietami, które żyją no, w trochę innym świecie. Jakie to było dla ciebie doświadczenie? O, bardzo dużo się nauczyłam. To było, wiesz co, to było dla mnie tak fascynujące i jest w dalszym ciągu, że ja nawet nie przypuszczałam. Przecież ja w ogóle, wiesz, organizując to pierwsze spotkanie, nawet mi się nie śniło, że to tak urośnie i że mało tego, że ta potrzeba, którą ja czuję, że jest, jest naprawdę i to tak ogromna. Tego wspólnego wsparcia, tego budowania takiego nowoczesnego, współczesnego plemienia. Nie zdawałam sobie sprawy, że brak wsparcia jest tak ogólnospołeczną chorobą potworną, która jest gorsza niż depresja, niż jakiekolwiek fizjologiczne choroby. I zresztą nie wiem, czy wiesz, ale w Wielkiej Brytanii założono Ministerstwo Samotności kilka lat temu, kiedy przebadano, że 9 milionów Anglików jest tak strasznie samotnych, że przez 30 dni nie mają z nikim porozmawiać o swoich ważnych sprawach. I tu okazuje się, jest podobnie. W związku z tym to nauczyło mnie też, powiem ci, takiego patrzenia na ludzi z ogromną też tolerancją i ciekawością, no, którą oczywiście miałam, skoro to zaczęłam, ale ta ciekawość tylko rośnie. Ty sama odpowiedziałeś, że kiedy zyskałeś taką stabilizację finansową, to też stać cię było na to, żeby zaangażować energię w pomaganie. Nie bez znaczenia pewnie był wpływ Rinke, bo wy ten gen pomagania macie bardzo silny i pewnie się do tego zainspirowaliście. No ale przyznałaś też, jadąc w teren, że ty żyłaś w takiej bańce i że musiałaś dopiero dowiedzieć się więcej o życiu tych kobiet, które spotkałaś na swojej drodze. Totalnie tak. Bo oczywiście, że żyłam w bańce, raz, że w jednym wielkim mieście, drugim wielkim mieście, no mając takie, a nie inne możliwości i robiąc to, co robiłam i tak dalej. Więc oczywiście, że tak. Ja czułam, że ja muszę najpierw, żeby mieć paszport, żeby mieć dokument na to, że ja mogę o tych rzeczach mówić, ja muszę je najpierw poznać. Mhm. A nie ja, nie, ja nie chciałam takich sobie, wiesz, rzucać teorii, definicji na prawo i lewo, bo ja bym się z tym sama czuła bardzo źle. Dzisiaj na pewno mam do tego prawo, żeby mówić o kobietach na podstawie tego, co ja usłyszałam, co
co usłyszałam, co przeczytałam, ponieważ pisząc pierwszą książkę, nie bałam się o tym rozmawiać. Historię bez retuszu. Właśnie. Ja dostałam tych historii ponad 2000, a na naszej zamkniętej grupie rozmawiającej o trudnych sprawach jest kilkadziesiąt tysięcy dziewczyn. W związku z tym ja, no wiesz, no, umówmy się, że rzadko się zdarza, kiedy masz do czynienia z tyloma historiami i kobietami w swoim życiu. I są to historie kobiet, które miały różne bardzo trudne doświadczenia. Skrajnie. Skrajnie trudne, tak? Od przemocy, gwałtów przez choroby, które opowiadają bardzo szczerze i bez retuszu właśnie o swoim życiu. Właśnie. I ja przekonywałam je do tego, że warto się otworzyć, bo dokładnie to mnie zainspirowało nasze pierwsze spotkanie. Kiedy nagle dziewczyny, które się w ogóle w życiu nie znały, przyjechały z różnych miast, nawet z zagranicy, zaczęły opowiadać o przeżyciach, swoich traumach, których nigdy nie opowiedziały, tak jak mówiły, ani swojej matce, ani mężowi, ani nikomu. Typu o jakichś gwałtach czy samobójstwach swoich rodziców. Czyli mówimy o bardzo, wiesz, ciężkiej wadze przeżyć. I powiedziały, i pisały mi do rana, słuchaj, na Instagramie jeszcze, że nie przypuszczały, że to im da taką ulgę. Sam fakt podzielenia się tym. Dokładnie. Mało tego, usłyszały inne historie, zrozumiały, że też nie są same w tym wszystkim. I powiem ci, że po tych kilku latach, kiedy odwiedziłam tyle miast w Polsce, oczywiście pandemia to bardzo zastopowała, ale z drugiej strony my miałyśmy Zoomy, spotkania online i ja bardzo dużo zrozumiałam. Ja byłam też zaskoczona, wiedziałam to niby, domyślałam się, ale wiesz, o co chodzi, domysły to nie to samo, co wiedza, że Polki są tak wysokiej jakości, że Polki są tak niesamowicie inteligentne, zdolne, zorganizowane, pracowite, ambitne, tylko dalej jeszcze nie mają. I jeszcze bardziej przekonałam się, że nie mają kompletnie wiary w siebie i pewności siebie. To mnie najbardziej zaskoczyło. Zastanawiałam się nad tym, jaki jest największy problem Polek. Dlaczego my też w tych wszystkich rankingach, które są robione, poczucia własnej wartości, tej samooceny, jesteśmy na szarym końcu w Europie. W ostatnim miejscu konkretnie. Tak, za wszystkimi, tak? Dlaczego nie Niemki, nie wiem, Czeszki tuż za granicą, tak? Dlaczego nie Francuzki, Szwedki, tylko właśnie Polki? I cały czas nie mogę znaleźć na to dobrej odpowiedzi, chociaż mam kilka teorii, ale ty wysnułaś taką swoją teorię, że Polki boją się być szczęśliwe. I co ty masz na myśli, Asia? No to jest dokładnie to samo, że boją się mówić o pieniądzach. Boją się być szczęśliwe, boją się pokazać sukces. Dlatego, że w Polsce, i zobacz, tu się wszystko pięknie łączy, niestety. Jesteśmy krajem numer jeden wśród 11 przebadanych krajów w Europie, który kłóci się w rodzinie o pieniądze. 70% rodzinnych dramatów odbywa się przez pieniądze. Jest spowodowanych pieniędzmi, kłótniami. Mhm. W związku z tym zazdrość jest jednak naszą cechą narodową. A skoro jest zazdrość taką cechą narodową i wszyscy o tym mówią, no to znaczy, że będziemy unikać zazdrości. A skoro będziemy unikać zazdrości, to za wszelką cenę nie pokażemy, że jesteśmy szczęśliwe, zadowolone, zdolne albo lepsze od innych. Za wszelką cenę będziemy udawać, że jesteśmy gorsze. Znaczy wiesz, bo my jesteśmy wychowywane ogółem, mówię Polki, do takiej skromności, właśnie niewychylania się, ponieważ nadmierna ekspozycja samej siebie oznacza, że narazimy się na ludzką uwagę, która będzie negatywna. I to, czego boimy się najbardziej, to krytyki. Nie porażki tak naprawdę, tylko właśnie krytyki. W tej nowej książce wypowiada się wielu specjalistów, między innymi wspomniany tu profesor Adam Bodnar, ale też Natalia Hatalska, która mówi o tym, jakie są konsekwencje pandemii COVID-19. I tu, ciekawe, dużo bardziej ta pandemia dotknęła kobiety niż mężczyzn właśnie. I to jest właśnie to, co teraz powiedziałaś, bardzo ważne. Bo byłam ostatnio na genialnym wykładzie jednego z najbardziej znanych antropologów, ludzi, którzy zmierzają, wiesz, bardzo dużo wspólnego macie ze sobą, ponieważ on jeździ po świecie i cały czas obserwuje zmiany społeczne. I to, co powiedział genialnego w tym wykładzie, powiedział tak,
Dziwię się lekarzom niektórym, którzy zachodzą w głowę, dlaczego kobiety chorują znacznie częściej na choroby autoimmunologiczne teraz, niż mężczyźni, i że to tak lawinowo rośnie. Ta odpowiedź jest bardzo prosta, ponieważ współczesna sytuacja największego kryzysu, z jakim mieliśmy do czynienia, obciążyła właśnie kobiety, bo obciążyła je ogromnymi obowiązkami. Dlatego dzisiaj 54% kobiet nie pracuje zawodowo, bo zrezygnowało z pracy na rzecz rodziny, na rzecz dzieci, na rzecz tego, że nagle wszyscy zostali zamknięci w domu. Mało tego, nie dość, że zostały obarczone one gigantyczną, wręcz niewyobrażalną odpowiedzialnością i obowiązkami, to jeszcze, znając naszą niestety psychikę, bardzo często same siebie obarczyły poczuciem winy, że pomimo, że tak się starają, to te dzieci, mężowie i ta rodzina nie jest szczęśliwa. No bo jak ma być szczęśliwa, skoro nie przeżyliśmy żałoby COVID-u i weszliśmy w następny gigantyczny kryzys wojny. I dlatego rzeczywiście to kobiety są najbardziej obciążone tą sytuacją. Co więcej, obecnie pracuje na świecie o 13 milionów mniej kobiet niż w 2019. Właśnie. 13 milionów kobiet musiało niejednokrotnie zrezygnować z pracy z powodu pandemii. Nie wiem, czy wiesz, ale w globalnym ujęciu kobiety straciły pensje w wysokości $800 miliardów. No więc teraz zobaczmy, ile kobiety mają mniej pieniędzy, ile mniej władzy nad własnym życiem. I to, co się w tej chwili dzieje, jest na tyle głębokie. Kryzys, który nadszedł, kryzys cen, kryzys stóp procentowych, kryzys inflacji, kryzys suszy, to jest jeden wielki alarm, który mówi nam, albo robimy w tym momencie rewolucję i wyzwalamy kobiety z tej sytuacji i wspieramy je i robimy wszystko, żeby im pomóc, albo wszyscy, no, albo wszyscy będziemy naprawdę coraz bliżej dna. Historii tutaj przytoczonych i wypowiedzi świetnych specjalistów jest bardzo wiele, ale jest też wiele takich bardzo praktycznych rzeczy. No właśnie. Czyli na przykład jak zarządzać domowym budżetem, tak? Jak planować swoje oszczędności? Zresztą Polacy wyjątkowo mało oszczędzają. My jesteśmy, wyjątkowo, 3-4%. Tak, tak. I to nie jest tak, że my nie zarabiamy dobrze, no bo na tle Europy być może nie, ale kraje jeszcze mniej zamożne niż Polska. Ale nawet ci, co zarabiają, też nie oszczędzają. No właśnie, bo inaczej po prostu planujemy nasze wydatki i nie myślimy o budżecie, bo nie jesteśmy tego nauczeni. Więc jakby tu jest dużo też takich praktycznych bardzo porad. I o to mi najbardziej chodziło, dlatego że ta książka jest apelem społecznym. I nie o to chodziło tylko, żeby definiować problemy, bo umówmy się, że jęczeć na ten temat, co jest źle, to każdy z nas potrafi. Chodziło o to, żeby dać rozwiązania. I tym jest ta książka. Jest pierwszym takim poradnikiem, ale jest też apelem. A to, co było dla mnie najważniejsze, dać ściągę, dać wzór. Dlatego, że ja jako prawnik, jako radca prawny nie mogłam się pogodzić długo z sytuacją, że od wieków znana jest umowa na śmierć, czyli testament. Wszyscy prawie spisują testament. W związku z tym, dlaczego nie spisują umowy na życie? I tu dołączona jest taka umowa na życie, którą, o ile wiem, w ogóle opracowałaś sama. Opracowałam sama, dałam ekspertom potem do tego, żeby spisali swoje uwagi. I o dziwo nawet nikt nie miał do niej specjalnych uwag, dlatego właściwie prawie żadnych, więc nawet mnie to zaskoczyło, bo pytałam też o to, czy mamy coś do tej umowy dołożyć, ale prawdą jest, że też nie chcieliśmy jej wydłużać w nieskończoność. To jest ona jedna ma być strona. Prosta. Tak. Umowa na szczęśliwe życie, odrębne własności, wspólne własności, marzenia, cele życiowe, priorytety, jak często o tym nie rozmawiamy. O to chodziło. Zakładane comiesięczne wydatki, budżet domowy, inne. Deklarujemy sprawiedliwe, uwaga, zaangażowanie w budowanie rodziny, ustalając podział ról i obowiązków w sposób następujący, strona 1 i strona 2, i tak dalej, i tak dalej. Słuchaj, no, dużo wydawałoby się drobnych i niepozornych rzeczy, o których, no właśnie, zapomnieliśmy pogadać, nie? Tak mówię, my w rodzinach niejednokrotnie. Właśnie. I te historie, które tam przytaczam, niestety właśnie pokazują, że zawsze, bo wiesz, mówi się, świetną rzecz powiedziała ostatnio moja przyjaciółka Aneta Wrona, że czy prawdą jest, że rozmowa o pieniądzach zabija romantyzm w związku? No chyba nie, ponieważ
brak tych rozmów zabija związek. Rzeczywiście pieniądze potrafią zupełnie zabić związek i to niejednokrotnie jest tragedia. Nie rozmawiamy z dziećmi też o pieniądzach, ale jak jesteśmy przy takich różnych praktycznych rozwiązaniach, to przykład zapytam cię, jak negocjować? No właśnie. Od tego trzeba zacząć, bo właśnie o tym też jest rozdział i o tym pisze również Aneta Wrona, a mianowicie przede wszystkim pierwsza podstawowa sprawa uświadomić sobie, dlaczego ja idę o podwyżkę, albo dlaczego idę prosić o podwyżkę, albo o wyższe stanowisko, które jest z tym związane. Dlatego, że doceniam siebie. I to jest bardzo proste też, bardzo prosta taka podpowiedź, żeby spisać sobie na kartce, co ja ostatnio zrobiłam, czy co osiągnęłam w pracy, jak podwyższyłam na przykład wyniki. Liczby czasami mówią same za siebie, nie zawsze oczywiście da się to określić w liczbach, ale jest całe mnóstwo sukcesów, które trzeba przeważnie z kobiet wyciągać, bo one przeważnie mówią, że nic oczywiście nie osiągnęły, a potem się nagle okazuje, że zrobiły rewolucję w swoim życiu i w swojej firmie. Natomiast dobrze jest spisać sobie, co osiągnęłam przez ostatni czas, co daje mi argument do tego, żeby ktoś zapłacił za mój talent, za zaangażowanie i za pracę więcej. A jak rozmawiać w domu o pieniądzach, żeby to nie zabiło romantyzmu? Mówić o marzeniach. Zacząć od marzeń. Dlatego wiesz, ja w tej umowie to ujęłam. Dlatego, że jeżeli usiądziemy i zaczniemy od tego, słuchaj, co jest naszym największym celem? O czym ty marzysz, o czym ja marzę? Przysięgam, że taka rozmowa wtedy pójdzie tak. Ona będzie po prostu gładka, dlatego że nie zaczynamy od pretensji, żalu, strachu, ewentualnych oskarżeń, bo tego też się czasami może spodziewać mężczyzna. To tak jak wiesz, jedna z naszych liderek pod wpływem naszej akcji usiadła ze swoim mężem, powiedziała tak, dosyć tego, ja mam 53 lata i już samo zaufanie i myślenie o tym, że ty jesteś uczciwy i dobrze inwestujesz nasze pieniądze, mi nie wystarczy. Potrzebna jest mi wiedza. Koniec. Konkrety. Kropka. Tak. Mhm. No i to jest, myślę, to, ja wiem jedno, bo powiem ci tylko o jedną rzecz, która uświadomiła mi od A do Z w ogóle ten problem. Mianowicie rozmawiałam kiedyś ze swoją bardzo bliską koleżanką, która nie pracuje zawodowo, nie pracowała wtedy zawodowo, natomiast jej mąż bardzo ostro inwestował na giełdzie, ale tak ostro, że to było na tej zasadzie, że mogli jutro stracić wszystko. I tak się czasem zdarza i mogło się tak zdarzyć. I ona, słuchaj, po 2 latach życia, gdzie wiesz, to był bardzo długi związek i żeby było jasne, kochają się i są wspaniałym małżeństwem, ale to, co ona mi powiedziała, mówi tak, słuchaj, ja sobie właśnie zdałam sprawę po długich naszych rozmowach, że ja nie żyję. Dlaczego jestem nieszczęśliwa? To nie dlatego, że nudzi mi się w życiu, nie mam pracy, nie mam może wystarczającej ilości rozrywek. Nie. Ja żyję w poczuciu zagrożenia. I to mi uświadomiło ten problem, ponieważ ona nie wiedziała, czy dom jest zadłużony, w którym mieszkają, gdzie są ich pieniądze, jak są rozdysponowane. To jest czyste zagrożenie, a to jest toksyczne. Wspólne konto? To zależy od ludzi. Może być to zależy od pary. Może być wspólne konto oraz 2 indywidualne. Nie ma też przeszkód do tego. Jeżeli kobieta stwierdzi, że chce mieć tylko i wyłącznie swoje pieniądze albo na wydatki, z których w ogóle się nie musi tłumaczyć, albo na jakiś cel, to czemu nie? To są indywidualne rozwiązania dla każdego. Dodajmy jeszcze, że książka jest za darmo. W wersji drukowanej jest rozdawana, ale zawsze można pobrać ją też w wersji online. Tak jest, więc książka jest naprawdę dla wszystkich, dla mężczyzn i dla kobiet, bo mężczyźni też ją powinni przeczytać. Tak? No zdecydowanie. Myślisz, że będą chcieli? Nie wiem, ponieważ jak wiemy, mężczyźni nie są aż tak zainteresowani rozwojem jak kobiety, no nie niestety. Są, ale też znam dużo wspaniałych mężczyzn, więc żeby nie było chociażby twojego męża, więc żeby nie było, że my tak tutaj, wiesz, że te kobiety są super mężczyźni B, nie, my tego nie mówimy. Tylko razem wygramy tą wojnę. To ja tak jeszcze mam jedno pytanie. A co dalej? Rozwijać się. Rozwój to jest jedyna odpowiedź na pytanie, co dalej. To jest edukacja, to jest rozwój, to jest nadzieja. No bo kiedyś też przeczytałam znakomite stwierdzenie, że szczęście to jest rozwój.
Oczywiście, bo mówi się, największym faktorem szczęścia są bliskie relacje. Tak, ale pod warunkiem, że i te relacje się rozwijają i my sami się rozwijamy. Mhm. Asia, chce ci się? Bardzo. Chce mi się i mało tego, chce mi się coraz bardziej. No właśnie, bo ty już wiesz, tyle masz, tyle zrobiłaś. Też masz prawo czuć się napełniona, spełniona. Masz dorosłych, wspaniałych synów. Ale wiesz, ja mam dorosłych, rzeczywiście wspaniałych synów. Mam, wiesz, mój najstarszy ze mną pracuje, prowadzi mi teraz firmę, więc ja teoretycznie mogłabym sobie usiąść i powiedzieć, dobra, to ja sobie jadę do Saint-Tropez. No właśnie. Ale widzisz, o to chodzi, że to Saint-Tropez nie smakowałoby mi bez tego wszystkiego. To Saint-Tropez bez tego byłoby po prostu nudne, bo co z tego, że byłabym tam kolejny raz? Czyli co, jednak bycie blisko ludzi, czyli relacje, czyli to plemię, o którym mówisz. To jest podstawa. Właśnie to już watacha wielka. Ale wspólny rozwój, to jest druga rzecz. To jest ta druga strona mocy, która jest tak samo ważna. Czyli mówiąc krótko, szampan nawet najlepszy w Saint-Tropez nie smakuje tak dobrze, jeśli nie pomagasz ludziom. Na pewno nie. Asia, trzymam kciuki, choć nawet i bez mojego trzymania kciuków nie mam wątpliwości, że zrobisz to, co założyłaś, bo ty tak masz. Po prostu robisz. Dziękuję. Po prostu robisz, osiągasz, no i oby tak dalej. Dziękuję bardzo. Ja bardzo dziękuję. Dziękuję ci za tę rozmowę. Wam dziękuję za to spotkanie. Polecam kolejne rozmowy na kanale dalej. Można oglądać, można słuchać. Warto zasubskrybować, żeby nie przegapić. Do zobaczenia.